Witam! Zapraszam na porównanie siodełek Ergon SM Comp Men i Specialized Phenom Comp. Siodełka plasują się w tej samej półce cenowej, czyli około 400 zł. Posiadają podobne wymiary i zbliżoną wagę. Obaj producenci twierdzą, że ich produkty zostały stworzone pod kątem jak najlepszej współpracy z męską anatomią. W Phenomie taki system nazywa się Body Geometry i jest to opatentowana konstrukcja speca, która ma wpływać na lepszy przepływ krwi. Ergon posiada specjalnie wyprofilowany kanał środkowy oraz strefy równomiernie rozkładające nacisk. Oczywiście w obu przypadkach występują odmiany męskie i damskie. W siodełkach mamy też do wyboru różne pręty, od zwykłych chromo, przez tytanowe, a w specu nawet karbonowe. W Ergonie stelaż to nylonowy kompozyt. W droższych modelach speca za to skorupy są karbonowe, a tańsze modele są tylko nim wzmocnione. Oba siodełka, tak jak przystało na ten pułap cenowy, są bardzo dobrze wykonane. Nie ma mowy o jakichś niedoróbkach. Od spodu mają specjalne mocowania umożliwiające zamontowanie akcesoriów. Spec ma swoje własne produkty SWAT. Ergon wszedł we współpracę z firmą Topic, specjalizującą się w produkcji akcesoriów rowerowych. Jeśli miałbym ocenić, które siodełko sprawia lepsze wrażenie w kwestii wytrzymałości, to wybrałbym Ergona, z jego pokryciem z mikrofibry. Phenom wypełniony jest średniej twardości pianką poziomu drugiego. Natomiast w tej wersji Ergona znajdziemy piankę ortopedyczną oraz wkładki żelowe OrtoCell. Możemy też kupić tańszą wersję bez wkładek oraz wersję Pro z wkładkami i lżejszą wersją pianki AirCell. W Phenomie Comp zastosowano zwykłe stalowe pręty chromo. Dopiero wersja Expert posiada pręty tytanowe, czyli takie jakie ma mój Ergon. Odnośnie budowy to chyba tyle. W konkurencji wagowej niecałymi 20 gramami wygrywa Phenom, a co do samego kształtu, to Ergon jest siodełkiem płaskim, natomiast Specialized posiada opadające boki i to czuć w czasie jazdy. Moim zdaniem jest to właśnie najważniejsza różnica w tych siodełkach i to ona powinna decydować, jeśli macie dylemat, które z nich wybrać. Sam otwór środkowy jest podobnej wielkości i tu różnicy nie odczułem. Oczywiście kluczowym elementem jest dobór szerokości siodełka i rozstaw waszych kości kulszowych, dlatego pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, to sprawdzić, jaki rozmiar będzie dla was najlepszy. Ergon posiada dwa, SM dla rozstawu 9-12 i ML od 12 do 16. Podobnie jest u speca, który możemy dostać w szerokości 143 i 155 mm. Uważam, że oba siodełka są bardzo dobre. Na pewno Ergon lepiej zniesie upływ czasu i ciężkie warunki. Jeśli wolicie siodełko trochę twardsze, ale lżejsze, wybierzcie speca. Natomiast jeśli preferujecie siodełka płaskie i odrobinę większe, to Ergon będzie dla was lepszy. Dodam też, że najdroższa wersja Ergona, SM Pro, to koszt poniżej 500 zł. Za to za Phenoma w topowej wersji S-Works przyjdzie nam zapłacić 1400. A jakie są wasze doświadczenia z tymi firmami i może macie jakiegoś następnego kandydata do testów? Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!